Hej, w tym filmie chciałem omówić zasady działania automatyzacji, scen oraz skryptów w Smart Home. Pokażę, jakie są różnice, wady oraz zalety wykorzystywania tych mechanizmów w Home Assistant. Zapraszam do obejrzenia poradnika. Jeśli jesteś nowy w świecie automatyki domowej, często słyszysz, jak ludzie mówią o skryptach, scenach i automatyzacjach. Jeśli nigdy wcześniej nie słyszałeś tych terminów, mogą one wydawać Ci się dość mylące. Ale nie martw się, w tym wideo wyjaśnię, czym dokładnie różnią się te pojęcia. Zarządzanie automatyzacjami, scenami oraz skryptami odnajdziemy w Home Assistant w zakładce Ustawienia, Automatyzacje oraz Sceny. Każdy z tych mechanizmów posiada swoją osobną podzakładkę. Główną jest ta związana z automatyzacjami. Potem mamy możliwość przeglądania i tworzenia scen, następnie skryptów, a na koniec mamy jeszcze jedną taką podzakładkę jak schematy, w której znajdują się predefiniowane wcześniej możliwości do wykorzystania w Smart Home. Tutaj możemy przeglądać schematy, które zostały stworzone przez społeczność Home Assistant. Klikając przycisk Importuj schemat, wystarczy, że wkleimy skopiowany adres URL i Home Assistant zaimportuje nam gotowe rozwiązanie. Automatyzacje są głównym elementem automatyki domowej. Często tłumaczę, że smart home to taki, w którym najwięcej rzeczy jest zrobionych właśnie poprzez automatyzację. Inteligentny dom to nie taki, w którym trzeba wziąć do ręki telefon, żeby zapalić światło. Inteligentny dom powinien to światło zapalić samodzielnie, jeśli wykryje, że w pomieszczeniu natężenie światła jest zbyt niskie i jednocześnie wykryje obecność osoby, a w konsekwencji światło zapali się samo. To jest właśnie zasada działania automatyzacji, czyli wywołanie zestawu akcji na podstawie konkretnego wyzwalacza i ewentualnie dodatkowych warunków. Zaletami automatyzacji jest to, że zadania, które musielibyśmy wykonać ręcznie, są tworzone czy realizowane automatycznie, co pozwala zaoszczędzić czas i energię elektryczną. Sprawiają, że nasz dom jest bardziej komfortowy i bezpieczny, mogą być używane do tworzenia złożonych scenariuszy dla osób swobodnie poruszających się w tematyce Smart Home jest możliwość ustawienia ID wyzwalacza w celu programowania np. pilotów z wieloma przyciskami. Dzięki temu nie ma potrzeby duplikowania automatyzacji. W dalszej części filmu pokażę, jak wykorzystać tę opcję. Wadami automatyzacji może być to, że są trudne do skonfigurowania, zwłaszcza takie, które powinny sprawdzać wiele zależności, szczególnie są one uciążliwe dla początkujących użytkowników. W standardowym module Home Assistant nie możemy robić bardzo rozbudowanych automatyzacji, które sprawdzają, analizują pewne warunki. W tym celu jednak możemy wykorzystać dodatek Node-RED. Node-RED to bardzo rozbudowane narzędzie do tworzenia bardzo skomplikowanych automatyzacji z wieloma różnymi możliwościami. Poradnik, jak go zainstalować oraz jak z niego korzystać, znajdziesz u mnie na kanale. W tym roku Home Assistant pojawiło się wiele zmian wizualnych. Jedną z nich są filtry, dzięki czemu możemy właśnie nasze automatyzacje sortować, filtrować według ENCI, które są w nich używane, urządzeń, obszarów, schematów, które mamy wykorzystane i tak dalej. Możemy sobie grupować według kategorii, sortować i tutaj mamy możliwość właśnie też ustawienia zaznaczenia i na przykład usunięcia większej liczby rzeczy. A teraz chciałem Wam pokazać, jak wygląda tworzenie Trigger ID, czyli ID wyzwalacza. Wchodzimy sobie na przykład na pustą, nową automatyzację. Wybieramy wyzwalacz i będzie to na przykład urządzenie IKEA wielofunkcyjne. Jest to pilot od IKEA, który ma kilka różnych przycisków. Tutaj wybieramy sobie na przykład, gdy zostanie kliknięty przycisk ON i to tak standardowo, powiedzmy, wykonujemy automatyzację, prawda? Czyli wybieramy wyzwalacz, jakiś warunek ewentualnie i co mamy wykonać. Ale jeśli pilot ma kilka przycisków, to musielibyśmy tworzyć kilka automatyzacji po każdym kliknięciu. W tym momencie, w poprzednim roku została wprowadzona taka opcja jak edytuj identyfikator.
klikając ją tutaj w trzech kropkach, możemy sobie na przykład ustalić, czyli przycisku on. I teraz na przykład jak sobie zduplikujemy tą opcję, to wybierzemy sobie kolejną, czyli off. I teraz sobie zmienię identyfikator tego drugiego kliknięcia, tak jakby. I teraz w wyzwalaczach mamy dwie opcje, czyli kiedy zostanie kliknięty on i kiedy zostanie kliknięte off. I teraz każdy z tych ma swój ID wyzwalacza, czyli każdy ma swój unikalny ID. Teraz klikając dodaj akcję w polu wykonaj, możemy przejść na sam dół i mamy coś takiego jak elementy konstrukcyjne, w których ustawiamy sobie opcję wybór i teraz opcja pierwsza to będzie warunek, czyli inne warunki wyzwolone przez i teraz zwróćcie uwagę, że wykona nam się opcja pierwsza, gdy warunkiem będzie wyzwolone przez, czyli kiedy klikniemy przycisk on. I teraz mamy akcję w tym przypadku, że na przykład światło górne mi się zapali w sypialni. Czyli mamy tutaj już opcję, gdy klikniemy on, wywoła się akcja włącz światło. I teraz sobie dodam drugą opcję, czyli druga opcja również będzie wyzwolone przez tym razem kliknięcie off. I teraz na przykład to samo światło nam się wyłączy. Sypialnia, światło górne, wyłącz. I teraz zwróćcie uwagę, że nie musimy tworzyć tak jakby dwóch automatyzacji. Jedna, która jest odpowiedzialna za kliknięcie przycisku on, a druga przycisku off. Tylko możemy dzięki jednej automatyzacji zautomatyzować cały na przykład nasz pilot. Czyli możemy tutaj sobie dodać więcej warunków, czyli dłuższe przytrzymanie przycisku on, kliknięcie w przycisku prawego, kliknięcie przycisku lewego i tak dalej. I dokładnie tak samo będziemy tutaj postępować w przypadku wykonania tych opcji. Czyli opcja pierwsza, gdy klikniemy przycisk on, opcja druga, gdy klikniemy przycisk off, może być opcja trzecia, gdy dłużej przytrzymamy któryś z tych przycisków i tak dalej. Ta zmiana została wprowadzona w roku 2023 i w moim przypadku sprawdza się bardzo dobrze. Mam dużo mniej automatyzacji, dzięki czemu łatwiej jest mi odszukać tych, które potrzebuję, na przykład zmodyfikować. Sceny to zestaw urządzeń i ich stanów, które są ustawiane jednocześnie. Na przykład możesz utworzyć scenę czas na film, która wyłącza światła, zasłania rolety, włącza telewizor lub rzutnik. Sceny to zasadniczo z góry ustalony stan urządzeń w domu, skonfigurowanych tak, aby zachowywały się w określony sposób. Możesz sobie wyobrazić zachowanie przed snem. Gasimy wtedy wszystkie światła, ustawiamy oświetlenie ambientowe w korytarzu, zmniejszamy temperaturę w domu i zasłaniamy rolety w oknach. Zamiast ręcznie każdą akcję wykonywać, w Home Assistant możemy ustawić scenę do spania, której wywołanie spowoduje wszystkie te zachowania. Największa różnica między automatyzacją a sceną polega na tym, że w przypadku automatyki można ją uruchomić na podstawie czasu, ręcznie lub w przypadku zmiany stanu innego urządzenia. Zalety scen. Są one łatwe w konfiguracji oraz mogą być używane do tworzenia złożonych scenariuszy jako taki jeden blok element. Wady. Są mniej elastyczne niż automatyzacje, nie mogą być używane do wykonywania zadań, które wymagają użycia warunków. Skrypty to kolejny sposób programowania automatyki domowej. Są one używane, gdy trzeba wykonać wiele działań po kolei. Jedną z głównych rzeczy, które odróżniają automatyzację od skryptów, jest to, że automatyzacja ma wyzwalacz, a skrypt nie. Możesz użyć automatyzacji jako wyzwalacza skryptu. Skrypty są zwykle używane w połączeniu ze scenami. Dzięki skryptom i scenom automatyzacja staje się znacznie bardziej dynamiczna i wrażliwa na to, co dzieje się wewnątrz domu.
Najlepsze w użyciu skryptów do automatyki domowej jest możliwość zmiany wielu scen w bardziej kontrolowany sposób oraz możliwość zaprogramowania wielu automatyzacji, które będą wykonywane w tym samym czasie. Skrypty to zestaw poleceń, które są wykonywane w kolejności. Skrypty mogą być używane do wykonywania zadań, które nie mogą być wykonane za pomocą automatyzacji lub scen. Na przykład możesz utworzyć skrypt, który wysyła Ci wiadomość e-mail, czy w moim przypadku wywołać akcję włączenia konkretnego kanału na TV używając uniwersalnego pilota na podczerwień Broadlink RM4 Pro. Jest to o tyle skomplikowane, że skrypt wywołuje kilka poleceń następujących po sobie. Włączenie telewizora, zmiana wyjścia sygnału, a następnie przełączenie na odpowiedni przycisk. Pomiędzy wysyłanymi komendami następuje jeszcze opóźnienie czasu, które ustawiłem, ponieważ daje telewizorowi czas na reakcję. Zaletą skryptów jest to, że mogą być używane do wywoływania złożonych zadań. Są elastyczne i mogą być dostosowane do własnych potrzeb. Są również takie polecenia, które muszą być wykonane jako skrypt, na przykład w odwołaniu do integracji z Google. Wadami jest to, że są trudne w konfiguracji, zwłaszcza dla początkujących użytkowników. Zobaczcie, w tym miejscu mamy możliwość przeglądania schematów, importowania ich, grupowania i w ogóle zarządzania tymi schematami. W Home Assistant nazywa się to Blueprints. Przechodząc tutaj na stronę społeczności Home Assistant, mamy całą listę takich jakby wstępnie przygotowanych presetów, czyli takich rozwiązań, które udostępniają użytkownicy. Zobaczcie, co możemy zrobić. Możemy sobie zaimportować taki blueprint, taki schemat, albo klikając przy każdym takim schemacie macie taki przycisk, który jak klikniecie, to automatycznie przeniesie Was do Waszego Home Assistanta i zaimportuje taki schemat, albo ręcznie możemy sobie odwiedzić daną stronę, skopiować adres URL oraz kliknąć importuj schemat i po prostu wkleić go. I będzie to przygotowane w takiej formie, że każdy taki schemat będzie odpowiadał na przykład za automatyzację, będzie miał swoje wyzwalacze oraz akcje. Będziemy musieli swoje odpowiednie encje w tych schematach umieścić, czyli nazwę swoich urządzeń, nazwę swoich encji i wtedy schemat będzie działał zgodnie z tym, co zostało przygotowane. Zobaczcie, tutaj mamy mnóstwo różnych schematów, między innymi zobaczcie, taka Acara Cube, czyli taka magiczna kostka. I mamy tutaj przygotowane od razu 57 akcji. Co różne rzeczy możemy sobie stworzyć, czyli zobaczcie, tutaj jest Flip to any side, czyli obrót w dowolną stronę i mamy już tutaj przygotowaną akcję. Zwróćcie uwagę, że tu jest od razu przygotowany taki schemat tej kostki, a tutaj są wyjaśnione poniżej informacje, więc możemy sobie kliknąć importuj blueprint, open link i automatycznie zostanie to zaimportowane do naszego Home Assistanta. Daję sobie podgląd, mogę sobie tutaj, już teraz mamy ścieżkę dostępu, tu mamy zawartość całego schematu, klikam sobie importuj schemat i od razu mam ten blueprint, czyli ten schemat zaimportowany. Widzę, że to jest automatyzacja, więc wchodzę w automatyzację i jak tworzę nową automatyzację, to mam od razu taki nowy box, gdzie mogę wybrać sobie tą kostkę i zwróćcie uwagę, że tutaj tak naprawdę wybieram tylko encję kostki. Ja ją usunąłem, ale mam taką kostkę i zwróćcie uwagę, że tutaj sobie wybieram konkretne akcje. I tak naprawdę klikamy, w sobie ustawiamy wszystkie tutaj akcje i dajemy zapisz i dana automatyzacja na podstawie już wybranego schematu zostanie dla nas stworzona. W tym filmie to już wszystko. Dziękuję Ci za obejrzenie go do końca. Jeśli poradnik Ci się spodobał, to zachęcam do zostawienia łapki w górę. Jeśli masz jakieś pytania, prośby lub sugestie, to pisz w komentarzach. Zapraszam do obejrzenia innych filmów na kanale. Dzięki, hej!